Światła już pogasły bohaterowie zeszli ze sceny, to na tym boisku świadka, że reprezentacji polski przegrali przed chwilą mecz z Bułgarami o tyci, tyci, o włosy, Nie będzie ich w czwórce najlepszych drużyn kontynentu, ba, oni nie zagrają nawet w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, a cel był jasny, postawiony przez władze PZPS-u, zdobyć półfinał. I to w dobrym stylu. Jeśli go nie będzie, podjęte zostaną radykalne kroki. Rozmawiałem z wiceprezesem Związku, Arturem Popko, który powiedział, że Związek daje sobie kilka, sześć dni do 1 października na rozwiązanie tych wszystkich spraw, na wprowadzenie planu naprawczego i wiele wskazuje na to, że Andrea Anastazji już naszej drużyny nie poprowadzi, mimo, że ma Ważny kontrakt do 2014 roku. Wiele wskazuje, że będzie nowy trener. Zawodnicy mówią, co prawda, że chcą dalej pracować z włoskim selekcjonerem, ale wiele, a właściwie wszystko wskazuje na to, że do zmiany dojdzie. To nie jest turniej przegrany z Kretesem, to jest turniej przegrany w niuansach, ale ponieważ jest to trzecia, kolejna impreza, która Polakom nie wyszła, rzeczywiście coś musi naszą drużyną, siatkówką w ogóle wstrząsnąć. Ja myślę, że za chwilkę do tego wstrząsu dojdzie. Przykro mi tutaj mówić do Państwa z Ergo Areny, bo w tym miejscu Polacy, polscy siatkarze pożegnali się z turniejem Mistrzostw Europy.